serdecznie dziękuję organizatorom za możliwość wystąpienia na tym sympozjum. Gdy przyglądałem się, jakie byłyby wspólne obszary zainteresowań księdza jubilata i moje, znalazłem tylko jeden w sumie taki obszar. Na kosmologii, astronomii, matematyce niestety się nie znam. Tym wspólnym obszarem jest rzecz, która także znajduje się na marginesie głównych zainteresowań księdza Hellera. Mianowicie, jeżeli Państwo znają dobrze twórczość jubilata, to wiedzą, że ten tytuł jest parafrazą takiej jednych z pierwszych prac podsumowujących program filozofii w nauce, mianowicie filozofować w kontekście nauki z lat 80. Ta końcówka, naukowe obrazy świata, to także rzecz zainspirowana pracami księdza Hellera. W 96 bodajże wyszła taka praca, obrazy świata w naukach przyrodniczych i teologii, oraz jeszcze jedna praca, mianowicie czy fizyka jest nauką humanistyczną. Tam między innymi w rozdziale wprowadzającym zwrócił uwagę ksiądz Heller na bardzo symptomatyczne zjawisko, które hasłowo określa się trzecią kulturą, i tymi właśnie elementami chciałbym się zająć. Jest to oczywiście referat z zakresu problematyki metafilozoficznej. Ta problematyka w kręgu filozofii przyrody już od lat jest dyskutowana. Obecna tutaj pani profesor Latawiec między innymi organizowała dziesięć sympozjów na temat filozoficzne i naukowe obrazy świata, więc także pamiętam taki panel dyskusyjny na Zjeździe Filozoficznym w Szczecinie, jakie są funkcje filozofii i przyrody. Tam między innymi także zwracano uwagę na tą kategorię obrazu świata, która może w odpowiedni sposób opisywać funkcje, przed jakimi stają filozofowie przyrody. Więc obrazy świata. Zacznę od takiego motta autorstwa Whiteheada. W każdej epoce istnieje pewna powszechna forma myślenia, jak powietrze, którym oddycham. Tego rodzaju forma jest tak przezroczysta, tak dominująca i tak na pozór konieczna, że tylko z największym wysiłkiem możemy ją sobie uświadomić. O tym uświadomianiu powiem w kilku punktach. Uwagi wstępne wypowiedziałem. Trzecia kultura i nauka popularna. To jest taki neologizm stworzony na wzór filozofii popularnej. Swego czasu filozofii był taki kierunek, więc posłużyłem się taką kalką językową. Następnie, jaki jest zasadniczy problem filozoficzny, który mnie tu zainteresował, mianowicie światopoglądowe inspiracje filozofii i nauki popularnej, oraz jaka powinna być odpowiedź filozofii na te aspiracje światopoglądowe, mianowicie filozofia światopoglądowa. Mam świadomość, że ta nazwa źle się kojarzy, zwłaszcza w kulturze filozoficznej, która jest zdominowana podejściem analitycznym, ale wywodzę się z takiego środowiska, a nie innego, z Wydziału Filozofii KUL, i tam pewne dystynkcje pojęciowe na temat filozofii, światopoglądu, jakie są tutaj relacje, różnice, były od lat tworzone, i chciałbym, odwołując się do tej tradycji, także na pewne nowe rzeczy zwrócić uwagę. Dwie kultury, z pewnością w tym towarzystwie nie muszę wspominać o tej zasadniczej pracy, która podniosła problem dialogu dwóch kultur, kultury przyrodniczej, kultury humanistycznej. Snow opisał, na czym polegają problem z tą relacją. I współczesną, z przełomu XX i XXI wieku, odpowiedzią na te trudne drogi dialogu był projekt, hasło trzeciej kultury,
który między innymi animuje taki dziennikarz naukowy John Brockman. I to nie jest naukowiec, ale bardzo sprawnie organizuje popularyzację nauki i na portalu internetowym poświęcony właśnie problemom popularyzacji nauki i trzeciej kultury oraz w redagowanych przez siebie książkach. To jest jeden z przykładów, w jaki sposób próbuje opisać ten fenomen, o którym tutaj mówimy. Trzecia kultura to uczeni, myśliciele i badacze świata empirycznego, którzy dzięki swym pracom i pisarstwu przyjmują rolę tradycyjnej elity intelektualnej w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania od zawsze nurtujące ludzkość. Czym jest życie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. I kolejny cytat ilustrujący zasadniczy kierunek poszukiwań tej grupy ludzi. Nowa biologia umysłu, postępy w fizyce, technikach informacji, genetyce, inżynierii, neurobiologii, chemii. Wszędzie spotykamy z czymś, co podważa naszą dotychczasową wiedzę o tym, kim jesteśmy i co w ogóle znaczy być człowiekiem. Nauki ścisłe i humanistyka znów zaczynają tworzyć jedną kulturę, trzecią kulturę. Tutaj jest taki standardowy, nieco stronniczy wybór przedstawicieli trzeciej kultury, dokonany między innymi przez Brockmana, także to nie jest mój pomysł. Proszę zwrócić uwagę, prym wiodą fizycy, ale ostatnio także mamy do czynienia, można tak powiedzieć, z inwazją literatury popularno-naukowej z zakresu psychologii oraz z zakresu nauk biologicznych. One także z racji zainteresowania przedmiotem, jakim jest człowiek, zyskują bardzo dużo na popularności. No i jaka jest odpowiedź w tym komentarzu, który został zamieszczony w książce Czy fizyka jest nauką humanistyczną księdza Hellera. Ksiądz Heller tam negatywnie ocenia między innymi trochę stronniczy dobór autorów w tych antologiach, które przedstawiłem. Mianowicie jest większość fizyków niż humanistów. Bardzo jest chyba tylko jeden przedstawiciel teizmu chrześcijańskiego oraz powiedziałbym taki mocno wyeksponowany naturalizm w tekstach zamieszczonych w tej ontologii. Ale mówię tak, symptomatyczne jest to, i to jest pozytywny element wprowadzenia do trzeciej kultury, jest możliwość dyskusji trzech problemów. Problem relacji pomiędzy naukami ścisłymi i humanistycznymi, pomiędzy naukami i filozofią oraz problem relacji pomiędzy naukami i teologią. Ja się głównie będę zajmował tym drugim problemem, mianowicie problem między naukami i filozofią, a dokładnie, mówiąc ściśle, nie tyle naukami, co pewnymi popularyzacjami, teoriami, które są spopularyzowane i które występują jako rzecznicy nauki. I na czym polega zasadniczy problem z trzecią kulturą? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to są wybitni naukowcy. Tutaj kompleksy typowych humanistów się objawiają, że jak mamy do czynienia z laureatami Nagrody Nobla, to z pewnością mówią same mądre rzeczy, nawet jeżeli się wypowiadają na tematy, na których się nie znają. Więc to jest problem poziom natury metodologicznej. To znaczy, są pewne naiwne ekstrapolacje, które występują w tych pracach i można by sprawę potraktować tak zdawkowo, przekroczyli swoje kompetencje. Ale problem jest poważniejszy, między innymi dlatego, że te hybrydy naukowo-filozoficzne, one powstają na wyraźne zapotrzebowanie, mówiąc tak kolokwialnie, rynku czytelniczego. To znaczy te zaokrąglenia światopoglądowe, te wyraźne podpowiedzi, jak powinien wyglądać racjonalny światopogląd, są bardzo potrzebne, więc oni na takie zapotrzebowanie odpowiadają. To jest po pierwsze. Po drugie,
jak się przegląda literaturę autorów, których się zalicza do filozofów przyrody, to z niepokojem można zauważyć, że bardzo często filozofowie przyrody uprawiają podobną popularyzację nauki. To znaczy, że albo biorą za dobrą monetę teksty z dziedzin, na których się nie znają i włączają to w swoje interpretacje filozoficzne, albo zaczynają w podobny sposób popularyzować nauki przyrodnicze, jak ich koledzy naukowcy. I trzeci element, który tutaj jest ważny i dotyczy tej trzeciej kultury, to jest właśnie problem, że te nauki popularne są traktowane poważnie jako reprezentantka w dyskusji na osi nauka, filozofia, religia. Że tutaj mamy do czynienia w miarę rzetelnymi informacjami. Oczywiście nie mówię tutaj o takiej sytuacji, że ona występuje w poważnej skali, ale takie, powiedziałbym, sygnały dochodzą, w literaturze możemy spotkać, zwłaszcza filozoficznej. I teraz przyjrzyjmy się bliżej trochę tej kategorii światopoglądowej. Mianowicie, czym jest, na czym by polegało to, co ja nazywam obciążeniem światopoglądowym nauki, w naukach popularnych. Bardziej lub mniej spójny układ przekonań, postaw, ocen normalnych, które współpracują ze sobą, aby stworzyć system odniesienia dla wszelkiej myśli i wszelkiego działania. To, co tradycyjnie się tak można określić problemem poznania teoretycznego, praktycznego, jedność poznania i działania. W światopoglądzie jest to w sposób całościowy rozwiązane. Typowe problemy światopoglądowe. Co jest główną rzeczywistością, jaka jest natura rzeczywistości zewnętrznej, czym jest istota ludzka. Jak to się dzieje, że możemy cokolwiek poznać, skąd wiemy, co jest dobre, co złe, czy historia ludzkości posiada jakieś znaczenie, co się dzieje, gdy człowiek umiera. Na te pytania oczywiście odpowiedzi mają charakter subiektywny. Stanowią one globalną interpretację, ocenę świata lub uzasadnione samookreślenie człowieka w aspekcie uniwersalnego zachowania się w świecie. I teraz tak, w tym kontekście możemy odróżnić nauki popularne zorientowane głównie na światopogląd i nauki zorientowane na formułowanie naukowych obrazów świata, ale w sensie ścisłym. I teraz ja się głównie zajmuję tym pierwszym typem, on jest dla mnie bardziej ciekawy. To obciążenie światopoglądowe, tak na razie ogólnie można by powiedzieć, między innymi na tym, do korpusu nauki popularnej wprowadzona jest w sposób niejawny problematyka światopoglądowa. Rozstrzygnięcie tych problemów jest wówczas traktowane jako naukowe postawienie i racjonalne rozwiązanie problemu. Nauki popularne, ten drugi typ zorientowany na formułowanie naukowych obrazów świata. Te obrazy traktujemy jako synteza aktualnych wyników nauk przyrodniczych. Jesteśmy zazwyczaj kompetentni w jednej dziedzinie i sięgamy po różnego rodzaju chociażby podręczniki, żeby zapoznać się, co się dzieje w dziedzinach sąsiednich i wtedy korzystamy z tego typu syntez. Zaznaczam, że ten typ mnie nie interesuje. Na czym polega od strony metodologicznej takie obciążenie światopoglądowe? Mianowicie przyjmuje się jakoś wybiórczo zasadę, która jest w określonej teorii naukowej podawana, taką jak na przykład samorganizacja, autopoiezis, chaos, dobór naturalny i następnie w oparciu o tę jedną zasadę próbuje się duże obszary wiedzy w odpowiedni sposób wyjaśniać. Kolejny element tego mechanizmu, skrycie nadać celom neutralnych naukowych odkryć i obarczyć je perspektywami sensu w taki sposób, żeby właśnie ten
rów, jaki tradycyjnie był zaznaczany pomiędzy poznaniem a praktyką, poznaniem teoretycznym, poznaniem praktycznym, żeby ten rów w odpowiedni sposób zakopać. Oczywiście w filozofii ta rzecz także się dzieje, chociażby romantyczna filozofia przyrody, która w ten sposób opisywała przyrodę, żeby jednocześnie z tego wynikały określone normatywne wskazania. Celem tej likwidacji jest między innymi osiągnięcie jedności poznania naukowego i świata życia codziennego. Znaczy każdy z naukowców, oprócz tego, że jest naukowcem, po godzinie 16, załóżmy, zdejmuje biały kitel, idzie do domu i żyje w tym świecie życia codziennego, tak to filozofie określają. I teraz, żeby te dwa światy ze sobą uzgodnić, no to takie właśnie przejścia pomiędzy poznaniem a działaniem należy dokonać. Oraz to, co tak metaforycznie i zgrabnie określił Nagel, że nauka jest to opisywanie i wyjaśnianie świata z perspektywy znikąd i z nigdy. Na tym między innymi polega obiektywność nauki. Teraz ta obiektywność w tego typu popularyzacjach jest obarczana odpowiednią perspektywą sensu. Pokazuje się, jaki jest cel, jakie są wartości związane z tymi odkryciami, które są podawane jako neutralne. Więc podsumowując, błąd w moim przynajmniej przekonaniu w tych popularno-naukowych opracowaniach mamy błąd aspiracji filozoficznych, światopoglądowych, od strony metodologicznej naiwne ekstrapolacje. Takim dobrym przykładem dziedziny popularyzacji, w której można modelowo prześledzić tego typu mechanizmy, to jest antropologia, współcześnie antropologia, psychologia ewolucyjna, także popularne opracowania kognitywistyki, psychologii poznania społecznego i tak dalej. Więc takich elementów jest dużo. Problem polega na tym, że tradycyjnie przyjmuje się, bo to jest taki pewien przedmiot graniczny w poznaniu naukowym, człowiek, bo raz można go ujmować z perspektywy przyrodniczej, raz humanistycznej. Tak tradycyjnie rzecz ujmowano. Na przełomie XX i XXI wieku zaczynamy coraz częściej myśleć, dzięki właśnie takim syntezom, że tą perspektywę przyrodniczą i humanistyczną można zjednoczyć, oczywiście pod egidą badań przyrodniczych. To perspektywa humanistyczna jest wydzielona. Na przykład poznanie moralne może być w sposób naturalistyczny wyjaśnione i pojawiają się takie prace, w których wybitni psychologowie wyjaśniają, dlaczego to na przykład Kant, Bentham mylili się, bo i tutaj następuje odpowiedni wykład biologiczny i psychologicznym, na czym faktycznie polega nasze przeżywanie wartości moralnych. Więc rysem charakterystycznym tego obszaru popularyzacji jest możliwość przekroczenia tego kantowskiego dualizmu w takiej pracy antropologia z punktu widzenia pragmatycznego wyjaśniał, że tak możemy opisywać człowieka z perspektywy fizjologicznej, a więc to, co przyroda uczyniła z człowieka, a możemy także opisywać człowieka z perspektywy pragmatycznej, więc co człowiek powinien zrobić, kierowany odpowiednimi założeniami aksjologicznymi. W przypadku Kanta te dwie perspektywy były rozłączne. Je można według współczesnych popularyzatorów w odpowiedni sposób zniwelować. I takie na przykład według nich iluzje filozoficzne, jak podmiot, osoba, działanie, wolność, sumienie, rozum, to wszystko można w sposób naturalistyczny wyjaśnić, likwidując szereg treści związanych z tymi tradycyjnymi pojęciami.
Czyli tutaj nauki popularne pełnią rolę takiego demaskatora filozoficznych iluzji, którymi karmili przez lata kulturę współczesną, zwłaszcza gdy wiedli prym jako elity intelektualne, obecnie tymi głównymi uczestnikami zmian kulturowych, cywilizacyjnych są przyrodnicy. W jaki sposób się to dokonuje, to jest jeden z takich drobnych przykładów. Philip Mayer pokazał, jak można z jednej strony wyjaśnić ludzki los poprzez makro i mikroskopową historię świata, z drugiej strony w taki sposób proponować rozwiązanie kwestii wolności. Wolność, naukowo rzecz ujmując, jest być może złudzeniem, lecz wielorakość wzajemnych oddziaływań, dziedziczności, środowiska, wynikająca z niej niezwykła różnorodność ludzka oraz transcendentalna iluzja kultury judeo-chrześcijańskiej sprawiają, że jest to złudzenie konieczne. Szanowni Państwo, podsumowując, nauki popularne, główne cele nauki popularnej. Wielość teoretycznych wglądów w przyrodę przedstawionych jako neutralne opisy związków rzeczowych z perspektywy znikąd i znigdy, domaga się interpretacji egzystencjalnej i tą interpretację egzystencjalną dostarczają nauki przyrodnicze. Szanowni Państwo, w związku z tym, że czas nas goni, to pewne rzeczy będę pomijał. Przejdę do przedostatniego punktu, mianowicie do filozofii światopoglądowej, bo oczywiście to jest pewne wyzwanie dla filozofów także, bo to tak tradycyjnie rzecz biorąc, to filozofowie na przykład w kwestiach obrazu świata, w kwestiach antropologicznych dzierżyli palmy pierwszeństwa. To się zmienia. Między innymi dlatego, że filozofia traktowana jako wiedza czysta straciła na znaczeniu. Tutaj chciałbym bardzo krótko przedstawić to, co między innymi w ramach mojego środowiska od lat jest badane. Obecnie profesor Wojtysiak w takim bardzo interesującym artykule Jak to być filozofem? Jak to być filozofem? Przedstawił takie rozróżnienia i wskazał na sensowność podjęcia tych tradycyjnych zadań, które mieli filozofowie. Mianowicie podstawowe rozróżnienia, filozofia czysta, filozofia stosowana. Większość tych referatów, które dzisiaj się odbyły, najczęściej jest formułowana w perspektywie filozofii stosowanej, filozofii usługowej. To znaczy, na przykład w stosunku do nauk przyrodniczych możemy występować w roli jako pomocnicy, jako logicy, jako metodologowie nauk, jako filozofowie nauk, w stosunku do nauk humanistycznych podobnie. W związku z tym jest to filozofia, która podejmuje cele stawiane przez inne nauki, przez inne dziedziny aktywności ludzkiej. Filozofia czysta realizuje cele wewnętrzne, które są w tej filozofii stawiane i w wersji takiej historycznie najbardziej, byśmy powiedzieli, uprzywilejowanej są to kwestie światopoglądowe, a więc te, które wymieniłem na samym początku. To jest filozofia światopoglądowa. Ją można w pewnym sensie przeciwstawić filozofii technicznej. To znaczy mniej więcej od XIX wieku ta filozofia światopoglądowa zaczynała ustępować w kulturze miejsca filozofii technicznej. To znaczy takiej, która koncentruje się na sposobach rozwiązywania problemów, koncentruje się na krytycznym myśleniu. Apogeum rozwoju tego nurtu filozofii czystej, to jest filozofia analityczna, która obecnie jest chyba najbardziej wpływową filozofią w XXI wieku. I instytucjonalnie, i także intelektualnie najbardziej wpływowa. Kwestie światopoglądowe, czy problemy światopoglądowe są niejako na drugim planie. Pierwszy plan to przede wszystkim zagadnienie krytycznego rozwiązywania różnych problemów.
Czyli tak, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z przeniesieniem punktów ciężkości w filozofii ze światopoglądości na rzecz krytycyzmu, na rzecz krytycznego myślenia. I teraz tak, ta filozofia światopoglądowa od strony przedmiotowej charakteryzuje się maksymalnie szerokim ujęciem, no i pewną wrażliwością metafizyczno-aksjologiczną. Z kolei filozofia techniczna, ta, która koncentruje się na aspekcie krytycznego myślenia, no to można powiedzieć szlifuje sprawność w grze intelektualnej. Tak jak mówił Edward Craig, no, proponuje rozwiązywanie małych zagadek, nie wielkich syntez. To zresztą Józef Maria Bocheński w takim głośnym artykule Filozofia Światopogląd, dystansując się od tej światopoglądowości, wyraźnie mówi, że no, przyszłość filozofii naukowej, czyli analitycznej, to jest właśnie rozwiązywanie małych zagadek, które podsuwają inne dyscypliny, czyli jest to filozofia usługowa. Ale i wycofanie się z podejmowania, stworzenia tych wielkich syntez, które z punktu widzenia światopoglądu, a więc z punktu widzenia każdego z nas są istotne, na rzecz, no, można powiedzieć, innych graczy, na przykład popularyzatorów nauki. Ten problem, o którym tutaj mówiłem, o tym przesunięciu, Craig w taki sposób uwyraźnia. W sprofesjonalizowanej filozofii istnieją pokusy i naciski, by pisać o zagadkach dla innych profesjonalnych filozofów i by pozwolić cywilizacji iść jej własnym biegiem. Znaczy, problemów światopoglądowych nie da się naukowo rozwiązywać. W związku z tym, że filozofowie, że tak można powiedzieć, mają pewien kompleks w stosunku do naukowców, skąd na przykład wszechobecny scjentyzm, chociażby w formie takiej scjentystycznej stylizacji, że my mówimy na wzór nauk przyrodniczych, spowodował, że to puste pole jest pozostawione w dużej mierze bardzo efektownym syntezom proponowanym przez popularyzatorów. Wnioski. Cztery wnioski. Można interpretować teorie naukowe w ramach nauki popularnej, które są implicyte obciążone poważnymi założeniami światopoglądowymi, lub czynić to w sposób krytyczny. To znaczy, eksplicite wskazywać na zasady filozoficznej interpretacji. Dlaczego tak się dzieje? Bo przyrodoznawstwo wprost nie określa swoich ram filozoficznych. Te same teorie naukowo mogą otrzymywać niespójne ze sobą interpretacje filozoficzne. No, banalny przykład teoria ewolucji, jak różne interpretacje filozoficzne uzyskuje. Od teistycznych po ateistyczne. Kolejny wniosek. Możliwych interpretacji przyrodoznawstwa jest wiele. Ważne jest w tym kontekście to, aby czynić to jawnie. Takim forum interpretacji teorii naukowych, na których można uniknąć wspomnianych błędów, jest filozofia przyrody, która uwzględnia z jednej strony teoretyczne i praktyczne nastawienie człowieka wobec przyrody. I ostatni wniosek. Filozofia przyrody jako część filozofii czystej, światopoglądowej, może połączyć harmonijnie dwie tendencje. Tendencję światopoglądową, od początku historii filozofii żyje. Obecnie ona jest marginalizowana na rzecz tej tendencji technicznej. Więc można to harmonijnie połączyć i tendencję techniczną. To znaczy to, o której krótko starałem się wspomnieć we wnioskach, mianowicie wtedy, kiedy w sposób wyraźny chociażby rekonstruujemy teorie naukowe, pokazujemy w jakich ramach filozoficznych możemy to interpretować. Czyli z jednej strony mamy świadomość metodologiczną i zarazem i różnic i podobieństw między naukami i filozofią, a z drugiej strony podejmujemy ważne problemy światopoglądowe. Dziękuję bardzo.
mikrofon. Uwaga. Więc właśnie nie zauważyłem. Pierwsza uwaga to jest historia, a to nic nowego nie jest. Jak pan weźmie literaturę popularno-naukową, powiedzmy sobie od połowy XIX wieku, no to Maxwell, Poincaré, Boltzmann, Helmholtz pisywali takie prace, które podpadają pod Russell, potem NP. Więc to jest taka tradycja, która wcale nie jest nowa, że tego jest więcej, no to żyjemy w dobie kultury masowej. I to jest chyba jeden z głównych powodów, dla których te popularyzacje się pojawiają. Po drugie, ale tu jest zarzut i niestety, to nie jest żaden spisek. Pański język to tak, a oni coś podświadomie, a coś podstępnie niemalże, a coś przemycają. Tak nie można. To jest niestety charakterystyczne dla pewnych środowisk filozoficznych, powiem wprost dla Kulowskiego w dużej mierze. I taki sposób mówienia o rywalach, najbardziej światopoglądowymi dziełami, jakie ja znam, to są dwa. Powszechna historia filozofii, znaczy encyklopedia filozofii i encyklopedia filozofii Polski. Opracowana w pańskim środowisku, która jest tak nieobiektywna i tak światopoglądowo zabarwiona, że to jest nawet, że tak powiem, nie. Zaraz po dziełach marksistowskich z połowy lat 50. to te dwa wydawnictwa mogą być traktowane jako wzór czegoś, co skrzywia po prostu obraz przeszłej, obecnej i krajowej filozofii. To jest bardzo zły sposób patrzenia się na dzieje filozofii. Takie właśnie założenia, że coś jest u podstaw, że coś jest, prawda. No ja już nie chcę tutaj, bo szkoda czasu, prawda, ale chętnie bym wygłosił koreferat do tego. Nie ma filozofii nieświatopoglądowej, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Filozofia tak zwana klasyczna, już sama nazwa, jest tak obciążona światopoglądem jak żadna inna. Poza może już byłą, która kwitła w kilkadziesiąt lat temu. Więc ja tak, no z pewnym, powiedziałbym, smutkiem ten referat odebrałem. Właśnie jako metafilozof. Nie jest to ten sposób patrzenia na filozofię, który ja aprobuję. Bo ja na przykład rozmawiałem z Pinkerem, który tu był, i żadnych takich tendencji, chociaż on dużo pisze, u niego nie znalazłem. Wręcz przeciwnie, on ze mną rozmawiał o problemach, pytał się o różne rzeczy, chciał coś wiedzieć. To nie taka papka przygotowana, prawda, żeby przemycać jakieś światopoglądowe treści. Niedobrze jest. Przepraszam, że to jest głos ostry, ale no muszę zaprotestować. Panie profesorze, na szczęście, jeżeli tak można powiedzieć, pana profesora pocieszę, to znaczy po pierwsze odnośnie zapominania historii. Oczywiście, że popularyzacja nauki w wiekach minionych miała miejsce i tutaj pan profesor ma rację. Ja mówiłem raczej o pewnej sile i powiedziałbym o takim zagadnieniu, kto odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu kultury intelektualnej. I teraz mamy do czynienia, że filozofowie się wycofali w dużej mierze. No i na to miejsce, innymi słowy, jeżeli filozofowie głoszą koniec filozofii, jeżeli filozofowie chociażby postmodernistyczni zaczynają być traktowani jako główni przedstawiciele filozofii, to rozumiemy, na czym polega wycofanie się z roli elit. Co do drugiej kwestii. Ona jest ważniejsza. Panie profesorze, ja w sposób wyraźny mówiłem, że ja przede wszystkim tak, nie ma w filozofii nieświatopoglądowej. Pełna zgoda. Dlatego ja mówiłem wyraźnie i używałem świadomie tej nazwy na temat, na oznaczenie tego, co ja tu proponuję. Filozofia światopoglądowa, jak najbardziej.
Więc tutaj nie ukrywam, jakie są moje intencje. A co do przypisywania złych intencji innym. Ja nie chciałem podawać typowych przykładów, bo cytatów, chociażby dlatego, że zawsze można powiedzieć, że jest to coś wyrwane z kontekstu i złe intencje przy przygotowywaniu cytatu kimś kierowały, ale widzimy, jaka jest różnica pomiędzy na przykład pisarstwem naukowym Stephena Pinkera, a pisarstwem naukowym Charlesa Dawkinsa i jego krucjaty. Widzimy różnicę. Ja myślałem o tych drugich raczej, o tego typu przedsięwzięciach, które w sposób instrumentalny wykorzystują, jeżeli tak można powiedzieć, naukę. Czyli rolą naukowców jest, no, ja wiem, że nie chciałem mówić o Dawkinsie, no bo w sam raz jest to ulubiony przykład filozofów i ulubiony chłopiec do bicia. No ale widzi pan profesor różnicę pomiędzy tymi dwoma popularyzatorami wybitnymi, bo nie ma dyskusji. Dawkins jest wybitnym popularyzatorem, bardzo wpływowym i tutaj się czasami zapędza w swoich światopoglądowych bijatykach. Ja bym chciał zapytać, czy nie uważa pan, że to środowisko skupione wokół Brockmana, to The Edge, to ich pismo, to oni nie są nieco sfrustrowani jakoś tym, że no, będąc wybitnymi naukowcami i widząc, że te nauki są potężne, jednak nie odpowiadają, że są pewne dziedziny, na które nauka sensownie odpowiedzieć nie może. W większości oni nie wierzą w Boga, a jednocześnie ten Bóg im z ust nie schodzi, ten Bóg, którego nie ma, to ich jakoś uwiera wszędzie i taki, no pan mówił, że nie chciał o nim mówić, ale taki Dawkins, to nie wiem, zupa pomidorowa jest dla niego dowodem, że Bóg nie istnieje, czy coś tam, prawda, i przy każdej okazji będzie to powtarzał. Z jednej strony będąc wybitnym biologiem i mającym swoje miejsce w encyklopedii, no a z drugiej strony to zacietrzewienie światopoglądowe, które powoduje, że taki Bóg urojony to jest takie jakieś pałkarskie przedstawianie, że człowiek tej klasy umysłowej pisze w taki sposób, to jest aż po prostu żenujące. Natomiast czy wielu z tych wybitnych naukowców nie ulega temu, co ojciec Bocheński nazwałby zabobonem autorytetu epistemicznego? Że on się jako profesor i specjalista od chińskiej ceramiki z okresu jakiegoś tam wypowiada przeciwko budowie elektrowni atomowej. Wie pan co, no, nie jestem psychologiem, więc trudno nie odpowiedzieć, jakie frustracje drążą duszę tych ludzi. Ja podejrzewam, że nie są sfrustrowani. Oni raczej prezentują, przynajmniej tak na zewnątrz, jako bardzo radośni, silni i walczący rycerze. Więc nie wiem. Co do kwestii autorytetu epistemicznego i deontycznego, ja myślę, że taka pokusa jest zawsze. Jeżeli ktoś osiąga wysoką pozycję naukową, to automatycznie staje się autorytetem w wielu innych dziedzinach. Podobnie jest i nie tylko z naukowcami, ale aktorami, sportowcami. Ja myślę, że to raczej jest problem głównie nasz, słuchających i szukających takich autorytetów niż te osoby, bo to jest chyba taka normalna reakcja człowieka, który osiągnął sukces. W większości może tak, bo są ludzie, którzy do końca zachowują świadomość ograniczoności swoich kompetencji. Nie ma takich ludzi. Są. Ja myślę, że nauka jest nadużywana do dyskusji światopoglądowych z obu stron, albo przez no po prostu nadmiar apologetyki takiej czy innej, albo przez ignorancję tych przedmiotów, którego polemika dotyczy, ale ja widzę także, to jest jakoś symetryczne i metodologia tego, co pan starał się zrobić, może jest nawet uzasadniona, żeby uporządkować te
różne możliwości. Ale ja widzę tutaj inny aspekt zagadnienia, które mnie interesuje. Mianowicie Brockman wyraźnie pisze w tej swojej deklaracji, we wstępie do tej książki swojej Trzecia Kultura, że pałeczkę, dawniej filozofowie pośredniczyli między nauką a wielkimi zagadnieniami ludzkości, a teraz pałeczkę przejęli uczeni. I to jest jego program, tego się nie da zaprzeczyć, bo on to pisze wyraźnie, że on celowo takich dobiera autorów, którzy właśnie ten program realizują. I ja tutaj widzę następujące zagadnienie. Otóż w ten sposób tworzy się nowa klasa specjalistów, w cudzysłowie, których można nazwać filozofującymi fizykami, biologami, astronomami, którzy zabierają głos w sprawach światopoglądowych, nie będąc wykształconymi zawodowo filozofami. I teraz tak, bardzo często i z lektury ich książek, i z rozmów osobiście z wieloma z tymi ludźmi prowadzonych, mogę to stwierdzić, że nawet wybitni i neutralni, nie światopoglądowo neutralni, stwierdzam, że oni się na filozofii kompletnie nie znają. I często robią odkrycia filozoficzne, które uważają za bardzo ważne, a w filozofii one są znane od stuleci. Nie chcę wymieniać nazwisk, ale to z pierwszej półki można wskazać. Nieraz jak ja tam coś w takiej rozmowie powiem, że to i to jest wiadome i powiem jak, to oni się dziwią w ogóle, bo oni uważali, że to dopiero w tym wieku tak wszystko zostało odkryte. I oczywiście zawodowi filozofowie często to wychwytują jako kontrargument przeciwko w ogóle istnieniu filozofów, filozofujących fizyków, takich nazwijmy zbiorczo, bo twierdzą, że to jest ich dziedzina. Oczywiście też nie mają racji, dlatego że nauka postawiła cały szereg zagadnień od końca XIX wieku do dziś i ciągle stawia, które mają dużą komponentę lub powiedzmy odesłanie do filozofii, ale żeby kompetentnie to zagadnienie traktować, to trzeba być fachowcem w tym zagadnieniu, bo inaczej się pisze głupstwa. Także jest uzasadnienie istnienia tych filozofujących fizyków, ale też no, potrzeba, żeby byli fachowi filozofowie, którzy najlepiej gdyby była kooperacja, no ale nie zawsze to dobrze wychodzi. Myślę, że takie interdyscyplinarne seminaria jak ta, to są chyba w dobrym kierunku, chociaż nie bądźmy zbyt zarozumiali. Właściwie to był komentarz, więc zgadzam się z księdzem profesorem. Jeśli jeszcze można. Ja chciałbym skomentować w dwóch słowach przeciwstawienie filozofii światopoglądowej i technicznej, a zwłaszcza to no, coś na kształt utożsamienia filozofii analitycznej z tą filozofią techniczną czy krytyczno-dyskursywną. Wspomniał pan o tym, że to jest filozofia rozwiązywania małych problemów, często podsuwanych z nauk szczegółowych, ale zarazem wspomniał pan o tym, że to jest tendencja dominująca nie tylko instytucjonalnie, ale także intelektualnie w pewnym sensie. Otóż rzeczywiście filozofia analityczna jest bardzo inspirująca i można powiedzieć dominująca intelektualnie, a nie byłaby taka, gdyby nie była wielką systematyczną filozofią. Filozofia analityczna nie jest przyczynkarstwem i nie jest rozwiązywaniem drobnych problemów. Tak się może wydawać komuś, kto na to patrzy z zewnątrz, ponieważ główne dyskusje filozoficzne dotyczą pewnych niuansów czy drobiazgów. Dzieje się tak dlatego, że te wielkie systemy, filozofowie analityczni to są wielcy systematycy. Oni chcą mieć całościowy pogląd na świat, tak jak Kartezjusz, jak Spinoza, jak Kant. Tylko że oni starają się nie zamykać w getcie swojego własnego języka, tylko rozmawiać ze sobą językiem zrozumiałym dla pozostałych. I starając się to zrobić, no, porównują swoje koncepcje. Właśnie te koncepcje, można powiedzieć, one się zderzają w takich drobnych sprawach, w takich rzeczach, które się wydają drobne, one się laikom wydają drobne, filozofowie się sprzeczają o jakiś drobiazg, a się okazuje, że ten drobiazg decyduje o realizmie albo antyrealizmie, prawda? O tym, czy pierwsza jest materia, czy pierwsze jest poznanie. I to są
de facto próby rozstrzygania takich problemów w dzisiejszych czasach rozgrywają się właśnie w jakichś takich stosunkowo drobnych rzeczach. Ja mam wrażenie, że filozofom analitycznym brakuje teraz czegoś, czego wcześniej brakowało uczonym i co uczeni sobie właśnie w postaci trzeciej kultury zaczęli zapewniać, to znaczy jakiejś takiej popularyzacji swoich technicznych spraw, tak żeby szersze masy to rozumiały. Myślę, że filozofowie analityczni też powinni zacząć to robić, to znaczy zacząć przedstawiać swoje dyskusje w sposób taki, żeby to trochę szersze grono odbiorców rozumiało. Z drugiej strony filozofowie, oni wcale nie palą się do pełnienia roli jakiegoś pośrednika między nauką a między naukami przyrodniczymi a szeroką publicznością. Znaczy filozofowie po prostu nie bardzo chcą być tymi tłumaczami nauk na ludzki język. A niby dlaczego mają być? Oni mają swoje problemy. No, niech się lepiej sami ze swoich rzeczy tłumaczą, a nie z nauki. No, więc raczej z perspektywy filozofii, no to ta trzecia kultura jest pewnego rodzaju naturalną konsekwencją tego, że filozof ma swoje problemy i niech się uczony tłumaczy sam. Dziękuję. Komentarz? Króciutki. Panie profesorze, czy intencja między innymi była, jedna z, była następująca, że powiedziałbym rezygnacja, ale w sensie powiedziałbym intensywności dyskusji kwestii światopoglądowych na rzecz tych gier. To był cytat, więc nie ponoszę za to odpowiedzialności do końca. Sprawia, że źródłowe, historycznie rzecz biorąc, problemy filozoficzne przestają być dyskutowane. I teraz to traktuje, to prawdopodobnie będzie prowadziło do uwiędu filozofii. Jeżeli nie będzie oddziaływania kulturowego, to chociażby z powodu czysto biologicznych, przepraszam, że tak powiem, zainteresowanie filozofii będzie się radykalnie zmniejszało populacji, bo nie będzie chętnych do studiowania i to widzimy między innymi. Dziękuję. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Ja tylko taki krótki aspekt socjologiczny, mianowicie od przynajmniej 20 lat w nauce rację ma ten, kto ma więcej cytowań. Jeżeli takie mechanizmy powstają w nauce, to trudno, żeby one się nie przenosiły na popularyzację nauki. I mnie się wydaje, że tutaj troszeczkę tak subtelnie pan dyskutuje zagadnienie od strony filozoficznej, ale brutalna analiza, skąd, jakie mechanizmy stoją za tym, mogłaby doprowadzić do interesujących refleksji. Bo ja nie podejrzewam, że to jest spisek, tak jak pan profesor Woleński. Podejrzewam, że to jest rozpad. To znaczy, że są mechanizmy, które to powodują i że gdybyśmy poznali te mechanizmy, to bylibyśmy bliżej rozwiązania pewnych istotnych problemów, które tu tkwią. Ale może nie mam racji. Dziękuję. Z pewnością organizacja nauki, polityka naukowa ma tutaj istotny wpływ i na jakie tematy są pisane artykuły i które do których czasopism filozofowie się głównie dobijają. Z pewnością ma pan rację. I jeszcze tylko jedno sprostowanie. Panie profesorze, nie powiedziałem spisek, to pan, a wiem, ale mówię teraz za pana profesora Woleńskiego. Nie powiedziałem spisek, to pan profesor powiedział. I mam nadzieję, że wyjaśniłem, na czym polega obciążenie światopoglądowe w przypadku nauki. Bo jeżeli filozof wprost mówi, podejmuje problematykę światopoglądową, to jest okej. Wprost. I w związku z tym chodzi o czystość intencji. Spisek sugeruje, że coś w sposób taki właśnie umówiony, grupa spotyka się i obiecuje sobie, że będzie walczyła teraz z jakimiś teistycznymi tezami. Nie, o czymś takim nie myślałem absolutnie.